Słuchasz pierwszego na świecie radia Horeca. Eksperci o biznesie Horeca, Travel and Nice. Harmony Polish Hotels. Integrujemy i wspieramy polskie hotele niezależne. Dołącz do nas i zacznij korzystać. www.harmonyhotels.pl. Cześć, dzień dobry, z tej strony Rafał Krzycki. Witam Was w kolejnym odcinku audycji, w której zapowiadamy ciekawe wydarzenia branżowe. Dzisiaj ze mną jest Ela Lendo. Dzień dobry, Elu. Dzień dobry, witam. Ela reprezentuje Lendo Hotels Group. Pewnie część z Was doskonale Elżbietę zna. Jest również wiceprezesem zarządu Harmony Polish Hotels. No i co, jak mówię o wydarzeniu, to będziemy dzisiaj rozmawiali o wydarzeniu, które organizuje właśnie Harmony Polish Hotels. Możesz w dwóch słowach powiedzieć, co przed nami? Dokładnie, to są najważniejsze wydarzenie sezonu, regaty żeglarskie hotelarzy, które odbędą się już po raz 16, 5-7 września w Mikołajkach, Hotel Amax. Jest to wydarzenie, które skupia hotelarzy, i myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie już tak długo przez nas organizowane. Mhm. No właśnie, 16. edycja tego spotkania. Jakby idea pewnie początkowa gdzieś tam była, było organizowane to spotkanie dla członków Harmony, tak, Polish Hotels. Natomiast właśnie, czy to jest edycja, która jest dedykowana tylko, czy kierowana, zapraszacie tylko członków waszej organizacji, czy właśnie jesteście otwarci również na innych i wręcz właśnie o to chodzi, żeby spotkać się z innymi hotelarzami? Przede wszystkim my organizujemy, a my jesteśmy otwarci, bo to są regaty hotelarzy, więc my jesteśmy otwarci dla wszystkich, nie tylko dla członków należących do grupy Harmony Polish Hotels, ale wszystkich hotelarzy. Mają one na celu tak naprawdę integrować środowisko. Codzienna praca to tak naprawdę w hotelarstwie to też wiatr, który nam wieje czasami, nam pomaga i rozkładamy skrzydła, często wieje w oczy. Regaty mają spowodować to, że i mamy pomyślne wiatry, i poznajemy się, i poznajemy przyjaciół, rozwiązań, wymiana doświadczeń. To coś, co ma też podsumować naszą sezonową pracę. No dobrze, to przejdźmy krok po kroku jakby harmonogram tego spotkania, program, bo wiem, no właśnie od 5 do 7, więc mamy tak naprawdę no 3 dni spotkania na miejscu. Spotykamy się w czwartek wieczorem. Tak, spotykamy się w czwartek, 5 września, jest przyjęcie gości, przywitanie. Wieczorem kolacja szantowa przy muzyce szanty, więc już pierwsza integracja zaczyna się 5. To już przy stołach zaczynamy żeglować. Już zaczynamy żeglować, tak, przy muzyce żeglarzy. 6 o 9 rano odprawa ze sternikami, krótkie przeszkolenie, również przywitanie gości, no i rozpoczynają się regaty. Wszystkie jednostki wypływają. Organizacyjnie z tyłu są osoby, które przygotowują wieczorną część, ponieważ o godzinie 18 na statku Gałczyńskiej oficjalna kolacja, ale ta kolacja jest szczególnie ważna z uwagi na to, że oprócz podsumowania i wyników będzie też podpisanie porozumienia z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego, czyli Harmony Polish Hotels podpisze porozumienie o współpracy z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego i to też będzie bardzo ważne wydarzenie dla obu organizacji, ale też dla środowiska turystycznego i hotelarskiego. Znaczy, tu akurat w tym miejscu myślę, że warto zaznaczyć, że wy i tak ze sobą już współpracujecie od jakiegoś czasu, tak? Bo członkowie Harmony wstąpili w szeregi IGHP, połączyliście siły w tym znaczeniu, rozumiem, tak? A teraz dodatkowo chcielibyście... Dokładnie, my chcemy pokazać siłę, więc dzisiaj w pojedynkę za wiele nie można już zrobić. Tak, do tego też zmierza świat, że to musi być w grupie. Izba Gospodarcza oczywiście ma swoje cele i realizuje. My jako Harmony, jako grupa niezależnych polskich hoteli również, ale to nie przeszkadza. Ja uważam, że to jest jakby bardzo dobry przykład współpracy, tak żeby jest. Jedni drugim nie przeszkadzali, wręcz przeciwnie, znaleźli wspólne płaszczyzny, na których można i lobbować pewne rozwiązania, ale też pokazać właśnie tą dobrą współpracę. Dobra, mamy tą część oficjalną na statku, tak, tak, podczas kolacji. Co i później, rozumiem, jest już integracyjna zabawa z przyjaciółmi z branży hotelowej. Będą przyjaciele z branży, będą przyjaciele artyści również, z którymi współpracujemy, będą specjalnie zaproszeni goście, więc chcemy pokazać wyjątkowość też jakby całej już, i podsumowując, całego spotkania.
No to się ciekawie zapowiada i rozumiem sobotę rano wspólne śniadanie. Tak, dokładnie i wyjeżdżamy. Kto może, chce, może zostać. W specjalnych cenach hotel Amex przygotował ofertę, że gdyby ktoś sobie chciał przedłużyć tą wizytę w Mikołajkach, a jest naprawdę bardzo pięknie, więc jak najbardziej można zostać, ale też zależy nam na tym, że wyjeżdżając, żeby chciało się wrócić szybko za rok. Powiedz mi proszę, ilu hotelarzy, czy ilu w ogóle uczestników się spodziewacie, ile chciałabyś, żeby w tej 16 edycji wzięło udział? Tak naprawdę to marzy mi się, że zabraknie miejsc, szczerze mówiąc, i mam nadzieję, że tak będzie i rzeczywiście po zainteresowaniu widać naszych partnerów, patronaty, które objęły to wydarzenie. Myślę, że będzie około 17-18 drużyn, to jest razy 4 plus goście honorowi, to rzeczywiście mam taką nadzieję cichą, że w tym roku będzie tak, że będziemy musieli jeszcze wynajmować inne pokoje w innym hotelu. No, trzymamy kciuki. My tutaj też mogę dodać, że my się wybieramy całym swoim zespołem, też chcemy wystawić właśnie swoją załogę do regat, do pływania. Bardzo się cieszymy. A co możemy powiedzieć hotelarzom? Wiesz, nie każdy pływa, nie każdy ma patent sternika, więc co możemy powiedzieć takim osobom, bo ktoś może powiedzieć, to nie jest impreza dla mnie, no bo ja nie pływam. My zapewniamy sternika, więc może być drużyna mniejsza. W karcie zgłoszenia, która jest i na Facebooku Harmony, i na stronie Harmony Polish Hotels, zgłoszenie w karcie jest zapisane, że czy ktoś potrzebuje sternika, czy też nie. Jeżeli potrzebujemy, zabezpieczamy również sternika. No to myślę, że to jest bardzo istotna i ważna informacja, że po prostu zebrać ekipę z hotelu, nie macie sternika, przyjedźcie i będziecie służyli na jachcie, rozumiem, jako załoganci. Dokładnie, najważniejsze, żeby zabrać dobry nastrój i dobry humor. I to już wtedy na pewno będzie udany wyjazd. Jasne. Powiedz mi jeszcze proszę, kogo w sensie stanowisk zapraszacie? Czy to jest impreza dla wszystkich z branży hotelowej? Czy to jest dla właścicieli, dla dyrektorów zarządzających, czy nie wiem, dyrektorów operacyjnych? Na jakim jakby stanowiskach? No, oczywiście jest to impreza, rozumiem, otwarta. Chcielibyście mieć wszystkich hotelarzy, ale z drugiej strony ona jakby ma zebrać, tak, czy w jednym miejscu zintegrować pewną z jednej strony grupę zawodową, ale też osoby na pewnych stanowiskach, tak, żeby rzeczywiście była pewna wspólna platforma do wymiany doświadczeń, informacji, współpracy i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to już decyduje dyrektor czy też właściciel obiektu. Oczywiście zawsze są dyrektorzy i właściciele, ale też bardzo ważne jest, żeby doceniać tych ludzi, którzy na co dzień pracują w hotelach, którzy mają kontakt z gośćmi. To oni bardzo ciężko również pracują i zależy nam na tym, żeby ci ludzie również też byli, bo pokazanie to, że ktoś jest szefem, prezesem, dyrektorem i weźmie swoją załogę, to pokazuje, jak integruje tą załogę. Mhm. I to jest bardzo ważne, żeby pokazać w środku, jak się integrujemy w danym obiekcie, ale pokazać, jak obiekty między sobą. Bo ci ludzie, którzy przyjadą, oni też między sobą wymienią doświadczenia. Tak. Zupełnie inne niż my, jako dyrektorzy czy właściciele. I to jest bardzo ważne, żeby również te osoby miały swoje 5 minut, mogły oderwać się od zajęć, odpocząć, porozmawiać z kolegami, wymienić się doświadczeniami i w dobrych humorach też wrócić dalej do pracy. W ogóle rozumiem, że panuje luźna atmosfera, więc przełamujemy luźna, pewne też bariery. Kanony, tak? Bariery i to nie jest impreza, która jest, przepraszam za kolokwializm, ale jakaś nadęta, to ma pokazać tak naprawdę współpracę, jeden kierunek tylko i jakby taką naszą, pokazać nasze środowisko, że ono wcale nie jest zamknięte. Dobrze, to teraz w takim razie dla zainteresowanych, w jaki sposób można dołączyć do tej imprezy, gdzie trzeba szukać informacji, zapisać się, ile to kosztuje? Informacje można znaleźć w biurze Harmony, ulica Baśniowa, czy w Warszawie, Facebook Harmony Polish Hotels, wszystkie informacje, karty zgłoszenia, strona internetowa Harmony Polish Hotels, także wszędzie są wydrukowane
drukowane karty, można je pobrać również w PDF-ie i tam wszystkie informacje znajdują się, kto jedzie, nazwa drużyny, można sobie wymyśleć nazwę drużyny, jakie pokoje, kiedy przyjazd, kiedy wyjazd, sternik, bez sternika, łącznie z rozmiarem koszulki, ponieważ będą niespodzianki, więc należy zaznaczyć również rozmiar koszulki. Czy pamiętasz cenę? Ile kosztuje pakiet taki wpisowy per osoba, per załoga, zespół? Tak naprawdę płacimy tylko za pobyt w hotelu, to jest od 320 zł za cały pobyt, w zależności od wielkości pokoju i kategorii pokoju, do 480 zł za 3 dni. I to jest plus sternik, który jest również na całą imprezę i to jest cały koszt, który... Per osoba. Za pokój, czyli mamy za dwuosobowy pokój. Okej, no to rzeczywiście myślę, że bardzo przystępnie i warto, żeby tutaj zebrał nas się komplet, jednym słowem. Tak, z tego co powiedziałaś, no życzymy sobie, aby był komplet, czyli około 100 osób, tak? Z tego, no ja co tak powiedziałaś, myślę, że będzie, także tak, że rzeczywiście i wydarzenia, i inność, pokazanie inności tego wydarzenia i pokazanie Harmony Polish Hotels, które troszeczkę się zmienia, jest nastawione i na eko, i na turystykę, i na wszystkie inne działania prospołeczne, charytatywne również, więc jakby ta odsłona, że my jednak idziemy do przodu i jesteśmy organizacją, która dba o nasze polskie hotele, małe butikowe, bo to również są małe butikowe hotele, żebyśmy mogli w grupie pokazać, że też mamy, możemy coś zrobić i umiemy to zrobić. Macie wspólny głos jednym słowem. I mamy wspólny głos. To jest ważne. My tutaj pod tym podcastem, myślę, zamieścimy wszelkie linki, informacje odsyłające do miejsc, gdzie właśnie można sobie doczytać więcej i zapisać się przede wszystkim, tak? Więc dla zainteresowanych jakby ułatwimy tą ścieżkę kontaktu z wami. No i cóż, wydaje mi się, że chyba zamknęliśmy tym samym jakby całą historię i całą opowieść. Myślę, że to oczywiście nie wszystko, tak? Jakby zdradziliśmy, sama powiedziałaś, że będą różnego rodzaju niespodzianki. Tak, będą niespodzianki, ale... które będą bardzo, bardzo ciekawe. No to tym bardziej. Zapraszamy do udziału w 16 regatach Harmony Polish Hotels, tak, które odbędą się w Mikołajkach od 5 do 7 września. Informacji szukajcie na stronie właśnie Harmony Polish Hotels. Tam też jest formularz, można zapisywać się. Moim rozmówcą, współprowadzącą ten odcinek tak naprawdę i rozumiem organizatorką, czy odpowiedzialną akurat za tę edycję. Tak, jest była Elżbieta Lendo z Lendo Hotels Group. Dziękuję ci, Elu, bardzo za Dziękuję rozmowę. Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich do Mikołajek. I tym razem nie powiem do usłyszenia, ale do zobaczenia. Do zobaczenia. Harmony Polish Hotels. Integrujemy i wspieramy polskie hotele niezależne. Dołącz do nas i zacznij korzystać. www.harmonyhotels.pl. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.pl.